Będzie pan obecny na kongresie? Jak co roku jesteśmy obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym, a w tym roku mam tą jeszcze większy zaszczyt i przyjemność bycia członkiem Rady Programowej Kongresu. I właśnie odbywają się dyskusje na temat kształtu kongresu, jego formy i prac, które trzeba przeprowadzić, aby on się zrealizował w nowej formule. Tematyka kongresu jest bardzo szeroka. Co z pana punktu widzenia będzie w tym roku najważniejsze? Z naszego punktu widzenia jako firmy przemysłowej, polityka klimatyczna, jak również nowe podejście Europy do inwestycji, którą my w Polsce realizujemy dość szeroko. Grupa Azoty będzie realizowała inwestycje za 7 miliardów złotych i nowe podejście Unii Europejskiej do industrializacji Europy jest jak najbardziej dla nas interesujące i chcemy w tej dyskusji brać czynny udział. Czy to podejście jest już jakimś realnym krokiem, czy na razie jest to tylko slogan, który w zasadzie nie jest nawet w stanie za bardzo zrównoważyć szkód, które przemysłowi wyrządza polityka klimatyczna? Jeżeli chodzi o podejście, to jest balans między decydentami, a między społeczeństwem. Przemysł reprezentuje społeczeństwo, bo społeczeństwo to są miejsca pracy, więc stworzenie realnego programu, który będzie realizowany, będzie elementem wspólnego działania, wspólnej gry.